przyszedł jakiś pan z jego otoczenia, powiedział, że druga RP nie istnieje, nie ma jej, nie będzie drugiej RP. Kamrat odeszła po wystąpieniu tego pana. Młody chłopak jakiś tam zaczął, Sandecki się cieszył, uśmiechał. To teraz zadam takie pytanie. Jak zachował się wobec pana, pan Olszański, pan Osadowski? Nie widziałem się z nimi. Olszański prosił, żebym również wystąpił. No ale skoro Sandecki zrobił coś takiego... Odnośnie tego, co się wydarzyło. Otóż pan doktor Sandecki dał jakiegoś człowieka, który powiedział, że druga Rzeczypospolita Polskiej umarła. Jak państwo wiecie, ja nigdy nie kłamię. Witam państwa w kolejnym moim filmie po półtora miesięcznej przerwie od oglądania powiedzmy to mnie, mojej niezbyt urodziwej twarzy. W końcu wracam do nagrywania tak zwanych vlogów, nie wiem jak to się zbytnio nazywa. Przerwa była spowodowana problemami z oświetleniem i innymi tego typu rzeczami. Natomiast tak jak już widać, za mną jest green screen. I nie jest to w żadnym wypadku jakiś luksusowy dom, tylko zwyczajny green screen. I tutaj już pokazuję, jak to jest zrobione. Także jak widzą państwo, jest to tylko i wyłącznie efekt nałożony w programie, którego po prostu używam do montowania filmów. Nie jest to naturalne tło, które państwo za mną widzą. Jest to po prostu wycięty green screen, tak? O czym będzie dzisiaj film? Przede wszystkim miałem nagrać film o tym, dlaczego ja uważam, iż uczęszczanie na wybory i wspieranie demokracji jest w moim odczuciu złe. I taki miał być ten film. Natomiast przedwczoraj wynikła bardzo dziwna sytuacja, poniekąd także i komiczna. I postanowiłem, że wypowiem się o tej sytuacji i o pewnych osobach, które pomawiają mnie o różne po prostu rzeczy, które nie miały miejsca. Przede wszystkim, jak państwo wiedzą, ostatnio wrzuciłem moją przemowę z Marszu Dmowski na Zamek. Na tym marszu oczywiście pojawiła się moja organizacja oraz przyszliśmy się wypowiedzieć oraz po prostu uczcić pamięć o traktacie wersalskim. Ja wychodząc na mównicę w żadnym wypadku nie miałem zamiaru kogoś celowo obrazić. Nie taki był cel mojej wypowiedzi. Powiem państwu wprost, ja nawet tej wypowiedzi 2 minuty, 5 minut czy 3 dni wcześniej z nikim nie konsultowałem, ani w żadnym wypadku jej nie napisałem i nie wyuczyłem się. Po prostu poszedłem, wypowiedziałem się, powiedziałem to, co uznałem za słuszne, to, co w danej chwili po prostu myślałem i przedstawiłem po prostu odbiorcom, którzy uczestnikom marszu, tak to może ładnie możemy nazwać. Później, kiedy wróciłem do domu, zresztą była to bardzo późna godzina w nocy, normalnie położyłem się spać, nie zauważyłem, żeby cokolwiek jakby w internecie się stało i tego samego dnia, w którym wróciłem, dokładnie wieczorem, dowiedziałem się, że pan hrabia Potocki obraża mnie, może źle to ująłem, nie tyle co obraża, co pomawia mnie, iż byłem umówiony z kimś na takie przemówienie, że było to przemówienie celowe. W żadnym wypadku nie było to, panie hrabio, celowe. Jak pan umie w internety, to radziłbym kliknąć zakładkę wideo na moim kanale i zobaczyć, iż ostatnie 3 popularne filmy, które wrzuciłem, to są filmy o masońskiej drugiej RP po 1926 roku. Obejrzałem filmy pana Potockiego, o ile to można w ogóle nazwać filmami, gdyż w moim odczuciu jest to strasznie amatorskie i jeżeli ma się poczucie, że jest się tak wysoką osobą w randze politycznej, to powinno się takie filmy robić na poziomie bardzo, ale to bardzo profesjonalnym. Natomiast na tych filmach często zacina się głos, wygląda to bardzo nieprofesjonalnie i
Tu nie chodzi o to, że chcę być jakiś złośliwy. Tylko, że jeżeli ktoś mówi o kimś, o sobie, ala jestem prezydent czy ktokolwiek inny, to musi to wyglądać. A to nie wygląda. Więc panie Potocki, jeżeli chce pan być wiarygodny, no to zachęcam do zainwestowania pieniędzy z wątpliwej jakości dowodów, z wątpliwej jakości dokumentów zezwalających na prowadzenie samochodów osobowych, gdyż wygląda to po prostu mizernie. Przejdźmy do tego, co pan Potocki powiedział. Pan Potocki, tak jak mówię, pierwsza rzecz, powiedział, że moje przemówienie było ukartowane. Osoby, które były ze mną na tym zgromadzeniu, mogą jasno powiedzieć, iż to przemówienie nie było napisane, gdyż parę godzin jeszcze nawet przed samym marszem Dmowski na Zamek siedzieliśmy sobie w centrum Warszawy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i nie miałem niczego w notatniku, co mogłoby sugerować, iż chcę kogoś zaatakować. I żeby nie było, bo wiem, że pan Potocki lubi czasem coś sobie wyolbrzymić, lubi powiedzieć coś, co niekoniecznie ma jakiekolwiek przełożenie z prawdą. Nie jestem w żadnym stopniu powiązany z jakąkolwiek organizacją pana Grzegorza Brauna ani z Konfederacją. Jestem wrogiem Konfederacji, gdyż ja jako monarchista nie mogę popierać demokracji. W żadnym wymiarze nie mogę popierać demokracji, a w szczególności nie mogę popierać jakichkolwiek partii, gdyż jestem za delegalizacją partii politycznych i nie mogę popierać pseudoprawicy, która została stworzona wiadomo przez kogo. Więc nie mogę po prostu z takiej oczywistej kwestii popierać środowisk, które pozorują tylko prawicę, pozorują kontrrewolucję, będąc de facto rewolucją podszytą pod kontrrewolucję. Także mam nadzieję, że pan, panie Potocki, nie będzie tutaj podnosił jakiegoś larum, że o, bo ja pana atakuję, to ja jestem skoligacony z pana wrogami. Odpowiadam po prostu panu na pana pomówienia i po prostu o to w tym filmie chodzi. Przede wszystkim pan mówi, że druga RP istnieje. I tego też bym się chciał zacząć, chciałbym po prostu o tym powiedzieć. Przede wszystkim pan podpiera się dekretem Raczkiewicza, a pan Raczkiewicz otaczał się w kręgach wolnomularskich. Czyli można zakładać, że także był, najprawdopodobniej musiał być świadomy tego, że zna się z masonami i najprawdopodobniej też należał do jakiejś loży masońskiej. Kolejna kwestia. Konstytucja z 1935 roku. Pan to sobie bardzo fajnie wymyślił, natomiast jeżeli ktoś zna się na historii i zna się na polityce, w szczególności polskiej, to takie brednie, które pan wypisuje w internecie, bardzo szybko można odbić. Przede wszystkim godło pana organizacji jest godłem, które zostało zlikwidowane w 1927 roku przez Ignacego Mościckiego. Natomiast konstytucja, którą pan uważa za słuszną i za legalną, jest konstytucją z 1935 roku, uwaga, podpisaną przez masońskie BBWR i prezydenta Mościckiego, który, przypominam, był skoligowany w bardzo dużym stopniu z tak zwanym zakonem maltańskim. A zakon maltański to jest aktualnie odnoga masonerii. Więc jeżeli pan mówi o wolności dla Polaków, to dlaczego pan z jednej strony pokazuje godło II Rzeczypospolitej od 1919 do 1927, a z drugiej strony mówi pan o dekrecie Raczkiewicza. Raczkiewicz był sanacyjnym partyjniakiem. Wywodził się z BBWR, więc był w środowisku masońskim. To się nie łączy w żadnym stopniu. Więc pan, panie Potocki, albo jest pan niekonsekwentny, albo robi to pan z premedytacją, w co osobiście ja wierzę, by omamiać Polaków. Przede wszystkim druga RP nie istnieje od 1926 roku. I każdy rząd, który został obrany po sfałszowanych wyborach z 1930 roku, był rządem nielegalnym. Z prostej przyczyny.
nie można uznawać rządu ani prawa, które zostało nadane siłą. Idąc tym tokiem, idąc pana tokiem rozumowania, jeżeli sanacja siłą i krwią niewinnych Polaków odebrała narodowi polskiemu władzę, to tak samo moglibyśmy powiedzieć, że ustrój PRL albo okupacja niemiecko-sowiecka były okupacjami legalnymi, no bo przecież siłą nas podbili, a jak inaczej było, podbito nas siłą, zmuszono nas do poddaństwa, pomimo że naród tego nie chciał. Tak samo naród w znacznej części nie chciał dyktatury, totalitaryzmu Piłsudskiego. I pan to cwanie sobie wymyślił, naprawdę, tylko że jeżeli ktoś się zna na historii i wie, jaką bandą przestępczą była sanacja, to się na takie rzeczy nie da nabrać. Pan próbuje wmówić, że druga RP istnieje, że pan jest jedynym legalnym prezydentem. Zauważyłem też, że często w pana różnych przebitkach na Facebooku pojawia się Bóg, pojawia się Jezus. Co to ma wspólnego z panem? No ciężko mi powiedzieć, gdyż z jednej strony tutaj Jezus, mamy tutaj Jezusa, tu mamy Boga, a z drugiej strony pana poprzednik, już nie pamiętam jak on się nazywał, tutaj wyskoczy, godność tego pana był bigamistą, gdyż miał dwie żony w jednym i tym samym czasie. Jak to się ma z pana wiarą, kiedy w wierze katolickiej dwa związki małżeńskie są zakazane naraz? Jak to się ma? Jeżeli się bierze ślub kościelny, to bierze się go tylko raz w życiu, a nie bierze się dwa śluby z dwoma kobietami w tym samym okresie. No jest to bardzo po prostu mizerne. Kolejną kwestią są po prostu pana dziwne, że tak to ujmę, wrzutki, gdyż w internecie dostępne są zdjęcia, iż ma pan, gdzie ma pan po prostu przypinkę z City of London. A jeżeli ktoś nie wie, City of London i ogólnie banki londyńskie były pierwszymi bankami w historii świata, które zostały przejęte przez rodzinę Rothschildów po bitwie o Waterloo. Tak, mówię o gangu Illuminati. Więc jeżeli pan pokazuje przypinki City of London, no to nie może pan się uważać za polskiego patriotę. Przypomnę też, że w trakcie reformy walutowej, kiedy zmieniano markę polską, II Rzeczypospolitej oczywiście, na polskiego złotego, to gdzie oddano druk waluty? Bo jakoś mi się kojarzy, że do Londynu. I wszystkie książki, wszystkie publikacje, które posiadam, opisują, iż miało to miejsce, iż drukowanie złotego drukowane było w Anglii. Więc jak to się ma do tego? Pan chce odtworzyć drugą Rzeczypospolitą z zerową wiedzą na temat tego, dlaczego ta druga Rzeczypospolita upadła? Jak to się stało, że Piłsudski siłą i krwią niewinnych Polaków doprowadził do zamachu, masońskiego zamachu? I pan, popierając konstytucję z 1935 roku, popiera pan terror zbrodniarzy z BBWR i z PPS-u. Bo ci ludzie zlecali zabójstwa, zlecali porwania, zlecali pobicia. Nielegalnie zamknęli wielu generałów w więzieniach. I tutaj podam przykład. Generał Zagórski, generał Rozwadowski. Wielu takich generałów było. I pan będzie mówił, że konstytucja zbrodniarzy, przestępców, złodziei i oszustów jest legalna? To wychodzi na to, że konstytucja z 1997 roku też jest legalna, no bo przecież skoro pan mówi o drugiej RP, że druga RP jest legalna, no to trzecia RP, wychodząc z tego założenia, jest legalna, bo ci osobnicy, którzy aktualnie przesiadują w antypolskim Knesejmie, są ideologicznymi spadkobiercami sanacji. Nie rozumie pan tego? Jest pan oczywiście farbowanym lisem, który współpracował z WSW w latach 80. I pan według mnie robi to po prostu celowo. Dlatego na początku filmu przyjąłem taktykę obronną, żeby nikt mi nie zarzucił, że jestem powiązany z Brownem, żeby nikt mi nie powiedział, że moje przemówienie było celowe, bo celowe nie było. A teraz przejdziemy do crème de la crème, czyli kim pan jest naprawdę?
i wybrał pan sobie nieodpowiedniego przeciwnika, bo mnie można obrażać, tak jak napisałem w moim poście na karcie społeczności na YouTubie. Mnie można obrażać, można się śmiać z mojego wyglądu, z mojej aparycji, z mojego wieku. Śmiejcie się z czegokolwiek, naprawdę. Mnie to nie obchodzi. Natomiast jeżeli ktoś próbuje pokazać, że moja organizacja, organizacja monarchistyczna, czyli monarchia narodowa, jest z kimś, od kogoś zależna, a tak pojmują pana wypowiedzi, no to ja na to pozwolić nie mogę, gdyż monarchia narodowa, czyli moja organizacja monarchistyczna, nie jest od nikogo zależna. Działamy w 100% niezależnie. Jeżeli z kimś rozmawiamy, to rozmawiamy na zasadzie niezależności, na zasadzie takiej, że mogę z kimś porozmawiać, natomiast nigdy nie będę się stosował do tego, co ktoś mi mówi. Gdyż my mamy wewnętrzne zasady, każdy z nas się swoimi zasadami po prostu sugeruje i działamy dla dobra Polski, by przywrócić królestwo. O to nam chodzi. A nie jakieś układziki czy inne tego typu rzeczy. Naszym jedynym celem jest odzyskanie niepodległości. A pan mówi, że jest jedyną legalną głową II Rzeczypospolitej, a później pan kandyduje w wyborach. W wyborach, które są ustawiane. Ustawiane od 1928 albo 30 roku, dokładnie nie pamiętam. Pojawi się teraz mój artykuł, który udowadnia to, iż wybory po zamachu majowym były sfałszowane. Oczywiście nie są to rewelacje wymyślone przeze mnie, tylko są to rzeczy, które są dostępne w niektórych publikacjach, do których oczywiście link źródłowy będzie podany. Także, panie Potocki, spróbował pan pomówić mnie. Ja sobie na to nie pozwolę. I teraz pokażę panu, może nie panu, ale opinii publicznej, kim pan jest naprawdę. Dlatego przejdźmy może do zdjęć i do różnych dokumentów, do których udało mi się dotrzeć. Oczywiście za pośrednictwem internetu, bo każdy, kto ma wolną godzinę, wolne 2 godziny, może takie rzeczy w internecie znaleźć, jeżeli potrafi szukać. Także zapraszam państwa do zapoznania się z dokumentami, które być może niektórzy z was już widzieli, natomiast postarałem się zebrać to wszystko w jedną spójną kupę, by pokazać, jaki to jest oszust. Zapraszam do sprawdzenia tych dokumentów. W teorii pan Potocki okrasza się mianem jedynego legalnego prezydenta Polski. Rzuca patriotyzmem na lewo i prawo. A co robił w latach 80? Pan Potocki, jak pokazują dokumenty, współpracował ze służbami wojskowymi i miał pseudonim Marek. Warto także nakreślić, że stan wojenny został wprowadzony w 1981 roku, a pan Potocki współpracował przez cały ten okres z wojskówką, która później zamieniła się w Wojskowe Służby Informacyjne. Jak pokazują dokumenty, pan Potocki miał swoją teczkę w 1980 roku, czyli rok przed stanem wojennym, jak i w 1983 roku był wpisany w kategorii WSW, co już nie świadczy o nim dobrze. Przejdźmy jednak do tego, w jak wielkim absurdzie żyją zwolennicy pseudoprezydenta. Zwróćmy uwagę na to, co proponuje pan Potocki, a jest to socjalizm gorszy od PiS. PiS, by uwiarygodnić sfałszowane wybory, wprowadził program 500+, tak by ludzie myśleli, iż jak zagłosują, to faktycznie ta partia zostanie obrana, na co okupanci tylko zacierali rączki. Pan Potocki zaproponował 5000 zł, co jest zwyczajnym brakiem rozeznania zasad ekonomicznych i gospodarczych. Gdyby każdy mógł dostać takie 5000 zł, to nic te pieniądze nie byłyby warte, a ceny w sklepach podskoczyłyby o kilka tysięcy procent w górę. W teorii każdy by miał 5000 zł, w praktyce czułby, że jest to 50 zł na dzisiejsze realia. Pan Potocki propaguje konstytucję zbrodniarzy z BBWR, jednocześnie promuje się godłem, które zostało zlikwidowane w 1927 roku. Owe godło zostało zmienione przez prezydenta Mościckiego, który był pacynką w rękach Piłsudskiego, gdyż sam Piłsudski wyznaczył ludzi do kontrolowania kawalera Orderu Maltańskiego. Szemranej jakości dowody osobiste i prawa jazdy są dobrym sposobem na biznes, a naiwni Polacy, myśląc, iż żyją w II Rzeczypospolitej, płacą temu człowiekowi pieniądze za nie. Przede wszystkim takowe dowody powinny być darmowe, jeżeli jest pan prawdziwą głową państwa. Podpiera się pan decyzją samozwańca Nowiny,
który był mitomanem i nie był uznawany nawet w masońskich kręgach emigracyjnej elity. Jak więc traktować pana na poważnie, skoro ten cyrk londyński był obśmiewany na całym świecie? Przypisuje sobie pan także tytuł hrabiego, a sami Potoccy wypowiedzieli się na ten temat. Marek Potocki wypowiedział się m.in. takimi słowami. Nie ma on nic wspólnego z rodziną Potockich znaną od stuleci w dziejach Królestwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli linia Potockich pana nie uznaje i poniekąd nazywa pana samozwańcem, to dlaczego do dziś dzień nie pokazał pan dowodów, które mogłyby potwierdzić pana słowa? Przecież nie trzeba szukać daleko. Wystarczy spędzić 3 lub 4 dni na dzwonieniu po parafiach i szukaniu w spisie genealogicznym swoich przodków. To może zrobić każdy, gdyż nie jest to zadanie wymagające, a czasochłonne. Nawet gdyby był pan z rodu Potockich, to i tak źle o panu to świadczy, gdyż w większości ród Potockich to ród powiązany z masonerią, na co dowody są w publikacjach dostępnych w internecie. Tak naprawdę może znaleźć je każdy, jeżeli poświęci 15 minut. W takim razie niech pan sam odpowie na to pytanie. Czy jest pan hrabią z masońskiej rodziny, czy samozwańcem z zespołem Delbricka? Na pana stronie także dostępna jest wzmianka o dekrecie Raczkiewicza, lecz czy zdaje sobie pan sprawę z tego, że był on partyjniakiem z BBWR? Czy wie pan, że Raczkiewicz nigdy nie krytykował masońskiego zamachu stanu i otaczał się w kręgach wolnomularskich? Pan tak, w cudzysłowie, walczy z hazardstwem i zdrajcami, a z drugiej strony propaguje pan zbrodniarzy z sanacji. Żadna władza po 1926 roku nie jest władzą legalną, a ostatnim prezydentem i premierem był Wojciechowski i Witos. Można ich lubić bądź nie, lecz taka jest prawda. Wybory w 1930 roku sfałszowano, wytaczano ogromną wręcz ilość pozwów, sanacja zastraszała przedsiębiorców, odbierała kredyty endecji, a pan uznaje konstytucję napisaną przez tych bandytów? To tak jakby złapać złodzieja na gorącym uczynku i poklepać go po plecach, mówiąc, że robi dobrze. Na samym końcu przyjrzyjmy się panu Nowinie Sokolnickiemu, który według podań miał ponoć oddać władzę panu Potockiemu. Pan Nowina Sokolnicki według niektórych podań miał współpracować z PRL. Jest to zresztą dość ciekawy przypadek mitomana, taka wczesna wersja Krzysztofa Kononowicza, choć w przeciwieństwie do kandydata na kandydata, pan Nowina potrafił lawirować. Nie przepadała za nim nawet własna rodzina, gdyż ponoć w trakcie okupacji pan Sokolnicki miał posiadać dobre stosunki z Niemcami. Nie wiadomo, czy donosił gestapo, czy nie, lecz sam fakt dobrych relacji z Niemcami wzbudza dosyć spore wątpliwości. Jeszcze większe zastrzeżenia do tej osoby można mieć kilka lat później, kiedy pan Nowina Sokolnicki otrzymał posadę w PRL, by później pomiędzy 1945 a 1946 rokiem mógł wyjechać z PRL-u do Anglii. Przypominam tylko, że partyjni dygnitarze lub osoby powiązane z PRL tylko i wyłącznie mogły w tamtych czasach wyjeżdżać do krajów kapitalistycznych. Pytanie więc, czy pan Sokolnicki był agentem PRL? Wiadomo jest, iż w latach 45-46 współpracował z koszernym okupantem. Odpowiedź na to pytanie dalej zostaje otwarta, choć dla mnie to jest odpowiedź z tych retorycznych. Także widzieli państwo dokumenty oraz różne rzeczy, które można znaleźć w internecie na temat pana Potockiego. Niech państwo sami wyciągną wnioski, kim ten człowiek jest i dla kogo on tak naprawdę pracuje. Mi jest szkoda słów na takich osobników i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by nie dopuścić kolejny raz do utworzenia rządu masońskiego rodem wyrwanego z lat 30. Ta historia nie jest tylko przeszłością. Mowa oczywiście o sanacji. Jest to aktualna teraźniejszość i obecne nierządy robią to samo, co robiła sanacja. Natomiast wracanie ideologiczne do przeszłości, do dekretu Raczkiewicza, może jeszcze do dekretu masona Mościckiego Potocki wrócisz, są po prostu nielogiczne. Niektórzy z państwa zapatrzeni w takich osobników nie patrzą w przyszłość. Nie widzą, jakie cele są do zrealizowania za lat 50, za lat 60. Patrzą państwo na utopijną przeszłość, która jest tak zakłamana, iż państwo sobie nie wyobrażają. Czy wiedzą państwo, że druga RP za czasów sanacji sprzedawała broń przed wojną, sprzedawała amunicję, która mogła się przydać żołnierzom Wojska Polskiego? To nie jest tak, że
druga RP po 26 roku była państwem wolnym? Bo nie była. I mówimy, przypominam, mówimy tu tylko o aspektach politycznych, bo aspekty gospodarcze nie są na tyle krótkie i proste w zrozumieniu, bym był w stanie w 30 minut takie rzeczy wytłumaczyć. Przypominam, jest to ponad 20 lat, prawie 20 lat. I nie da się tego wyjaśnić w 20 minut, w 30, może w 40. Musiałbym naprawdę wszystko spłycać tak bardzo, by było to przejrzyste. Natomiast jeżeli coś się daje w pigułce, to to nigdy nie jest w 100% rzetelne, tak by można było konsensus z tego jakiś w 100% wyciągnąć. Dlatego jeszcze raz proszę, zapoznajcie się Państwo z tymi dokumentami, które były przed chwilą. Sami wyciągnijcie wnioski i nie pozwalajcie takim cudakom, już nawet nie wiem jak tego człowieka nazwać, by manipulowali Państwem. Jedyny belweder, na jaki mógłby sobie pozwolić Potocki, to ten na Szkolnej 17. I bądźmy po prostu ze sobą szczerzy. Druga RP skończyła się w 26 roku. I my nie mamy co do czego po prostu wracać. Trzeba stanąć naprzeciw wyzwaniom odzyskania niepodległości, wyzwaniom odbudowania gospodarki, wyzwaniom przywrócenia normalnego życia społeczeństwu polskiemu i uświadamiania go, co się aktualnie dzieje i dlaczego tak jest, że od prawie 100 lat rządzą, że tak to ujmę ładnie, bo YouTube lubi łapać za słówka, że rządzą osoby pochodzenia koszernego i że praktycznie większość osób w tym Knesejmie to są zwykli koszerniacy. Tak samo w pseudoprawicy, jak i w Sanacji 2.0, czytajcie Prawo i Sprawiedliwość. Na dzisiaj to wszystko i nie dawajcie się oszukiwać. Pan Potocki sam zaczął, sam mnie pomówił, dlatego ja to skończyłem. Trzymajcie się i na razie. On chciał być prezydentem? Śmietników chyba. Prezydent śmietników.